Wierni czuwali w kościele San Miguel w El Eido, Merida, po tym jak odkryto łzy krwi na twarzy Matki Bożej, na figurze, która została przywieziona podczas pielgrzymki San Cristobal. José Antonio Bereda, jeden z ludzi, którzy przywieźli Maryję do Eido, powiedział, że łzy zaczęły płynąć od 2001 roku. Zapewnia, że za każdym razem, gdy dzieje się coś złego, figura Matki Bożej, Róży Mistycznej, płacze obficiej. Maryja chce nam coś powiedzieć, powiedział. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego podkreślił, że Kościół zawsze zachowywał ostrożne stanowisko wobec takich faktów. Bada sytuację, analizuje ją. Powiedział jednak, że uderzające jest to, że Kościół nie wydał oficjalnego oświadczenia na temat tego typu sytuacji. Ksiądz Camano musi być ostrożny, ponieważ wzrok wszystkich parafian jest skierowany na niego i wszyscy zadają takie same pytanie. Dlaczego figura Maryi płakała krwią? W związku z tym poprosił, aby nie popadać w skrajny fanatyzm, ale pozwolić przeanalizować te wydarzenia. Powiedział, że jego zdaniem jest to po to, aby wszyscy zastanowili się, czy rozumiem, że istnieje przesłanie, które odnosi się do tego, co mogę zrobić, aby zmienić swoje życie. Nie odnosi się do rzeczy lub katastrofalnych wydarzeń. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kapłan podkreślił również, że Bóg zawsze, przede wszystkim, pragnie, abyśmy się nawrócili, a takie wydarzenia są po to, aby nas wybudzić z letargu, powiedział. Matka Boża objawiła się w Montichiari jako Rosa Mystica, czyli róża duchowna. Wezwanie to mówi o pięknie ducha Maryi. Jak róża uchodzi za królową kwiatów, tak Maryja jest królową ludzkości. Tytuł Róży Duchownej w odniesieniu do Matki Najświętszej pojawił się we wczesnym średniowieczu. Został wprowadzony w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to papież Grzegorz XII ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej. Kwiat rajskiej róży, a więc mistycznej i niewiędnącej, jest symbolem wszystkich przywilejów i cnót Matki Bożej, a zwłaszcza jej miłości do Boga i ludzi. Maryja objawiła się w białym płaszczu, przyozdobionym trzema różami – białą, czerwoną i złotą. Biała róża oznacza niepokalane poczęcie Matki Bożej. Czerwona mówi o niej, iż jest bolesną królową i matką miłosierdzia, a złota przypomina, że przysługują jej tytuły królowej nieba i ziemi oraz matki kościoła. W kolejnych objawieniach Maryja nazwała różami oddane sobie dusze. Róża biała na płaszczu Maryi oznacza dusze żyjące duchem modlitwy. Róża czerwona – dusze pokutujące i gotowe do ofiar. Złota róża oznacza dusze żyjące duchem wynagradzającym za grzechy i niewierności. Już w pierwszym objawieniu z wiosny 1947 roku Matka Boża nawiązała do tych dusz, mówiąc do Pieriny tylko trzy słowa – modlitwy, wynagrodzenia, pokuty. Przypadkiem, który przyczynił się do rozprzestrzenienia się wiary w objawienia Róży Mistycznej w Wenezueli, był Andreas Galargi, bejsbolista, który w 1999 roku, kiedy zdiagnozowano u niego raka limfatycznego, on cudownie wyzdrowiał. Przypisano jego uzdrowienie wstawiennictwu Matki Bożej Róży Duchownej. Później pojawiło się kilka manifestacji Maryi, więc ważne jest, aby zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy maryjny wizerunek La Rosa Mystica płacze krwią.
zaczął płakać w 2001 roku w Pueblo Nuevo. 2 lata temu dziewica płakała krwią, gdy rozpadała się Bazylika Matki Boskiej od Coromoto. Dramatyczny apel o solidarność i ratowanie przed zniszczeniem Narodowego Sanktuarium Matki Bożej od Coromoto w Guanare wystosowała 4 lipca Konferencja Biskupów Wenezueli, powołując się na oświadczenie diecezji Guanare. Niestety, to co pod koniec lat 90. było ikoną architektury w Ameryce Łacińskiej, dziś jest obrazem porzucenia i zapomnienia. Bazylika pada ofiarą powszechnie panującej w tym kraju przestępczości. W samym sanktuarium i poza nim, na przylegających i należących do niego terenach, odnotowano w ostatnim czasie co najmniej 79 rabunków. Nie ma tam żadnej profesjonalnej ochrony, nie tylko samego budynku, ale też duchownych, pracowników świeckich ani wiernych, którzy odwiedzają to miejsce. W tym czasie społeczność zaczęła modlić się do Matki Bożej, aby potępić wandalizm. Czcicielka Matki Bożej Róży Duchownej stwierdziła, że te łzy krwi są cudem i okazaniem, jak bardzo Maryja cierpi, widząc sytuację w Wenezueli, w całym Kościele i na świecie. Matko Boża, Różo Duchowna, módl się za nami. Amen.